Siemanko, z tej strony Avengar, a to już będzie 15 odcinek naszej serii Let's Play Dark Souls 2. Dzisiaj, tak jak obiecałem, schodzimy na dół. Schodzimy. Generalnie, jeżeli ktoś chce zrobić to bezpiecznie, to można u tamtego kolesia kupić sobie oczywiście drabinę, jak pewnie już wiecie, zauważyliście, że można od niego kupować drabiny. Natomiast, no ja mam skrzydełka, mam pierścień, więc nie jest tak źle. Tutaj mamy rozjarzony klejnot życia. Odpalimy sobie jeden kamyk. Zejdziemy sobie teraz tu. Tu generalnie leży całkiem sporo przedmiotów. Widzicie, kamień, klucz Farosa. Generalnie, jeżeli schodzicie drabiną, to nie zbierzecie tych itemków, więc no, polecam ostrożnie. Tutaj całkiem sporo. Trujący mech. I teraz tak, nie będziemy schodzić do samego dołu. Będziemy schodzić tutaj. Ponieważ tutaj jest jedna osobna lokacja. Nie wiem, czy na dole są jakieś fajne itemy. Pewnie jeszcze są. Natomiast no, będziemy się kierować w tą stronę. Nie pamiętam, jaką nosiłem zbroję. Ale założę sobie może... tą? Może być? Może być. Trochę będzie dzwonić, ale to nic. Grobowiec świętych. Zmienimy sobie jeszcze jeden pierścionek. Może na ten, żeby się nam eku nie niszczyło. Odpalimy sobie tu ognisko. Odpoczniemy oczywiście. Miejsce spoczynku Harvala, kimkolwiek Harval był. I ciśniemy przed siebie. Ha! Tak myślałem, że tylko udajesz, śmieciu. Generalnie, jak widzicie, to miejsce nie wygląda zbyt przyjemnie. Polecam w nim uważać, ponieważ te szczury petryfikują. Widać to po takiej obwódce, z której się świecą. Nie polecam tego miejsca nawet zwiedzać, ani tym bardziej wkładać nigdzie fara z lockstone'ów. Ponieważ te wszystkie fara z lockstone'y nie służą praktycznie do niczego. Itemków ciekawych też tu za bardzo nie ma. Jest to miejsce, w którym działa pewien konwenant. Tutaj zaraz za mgłą jest boss. Wejście do grobowca. Konwenant ten działa w taki sposób, iż po dołączeniu do niego host tak jakby przyzywa nas do swojego świata i w jego świecie atakują nas potwory. Atakują nas potwory i on sam, no i jeżeli nas zabije, to dostaje jakąś tam nagrodę, nie wiem nawet jaką. Sam boss tutaj to szczur, co da się pewnie zauważyć. Aczkolwiek pojawia się on dopiero w momencie, kiedy ubijemy tych szczurów ileś. Polecam uważać, ponieważ skamienienie nie jest przyjemne. Powoduje swędzenie i kaszel. Co mogliście już zauważyć w poprzednim odcinku, jak gadaliśmy z tamtym ziomkiem. My się tu uleczymy może. Boss będzie się wyróżniał. O, widzicie. Boss będzie się wyróżniał. Będzie miał... O, to jest właśnie boss. Widzicie, ma taką grzywę. Nie ma za dużo życia. Natomiast no, najbardziej upierdliwe tutaj są te szczury, ponieważ ich cały czas przyłazi coraz więcej. Gdzie jest cfel z grzywą? Tam dalej. No, puśćcie mnie do niego, matko. Tu mamy naszego bossa. On bije troszkę mocniej. Natomiast w momencie zabicia go wszystkie szczury uciekają. Więc nie jest to jakieś super problematyczne. Szczurzy ogon i dusza strażnika szczurów. Rzućmy okiem na te itemy. Szczurzy ogon. Kurczę. Gdzie on może być teraz? To jest dobre pytanie, kurczę. Nie no, powinien być w tych pierwszych itemach chyba. Tak mi się wydaje. Chyba, że to jest jakaś broń, lol. Ale nie sądzę. Jestem ślepy. Dalej jestem ślepy. Ale mamy duże... O, jest tutaj. Odcięty szczurzy ogon. Okaz
Okaż wierność, dając go królowi szczurów i wzmocnij więź ze swoim przymierzem. Król szczurów jest dumny i litościwy, tak jak powinien być każdy król. Król szczurów spogląda przychylnym okiem na tych, którzy podążają ścieżką prawości, nawet jeżeli są pohańbionymi ludźmi. A mamy również duszę strażnika straży przedniej szczurów królewskich, strzegących królestwa szczurów. Straż przednia to wierni słudzy króla szczurów. Obecnie wartość tych, którzy pragną. Oceniających wartość tych, którzy pragną audiencji u króla. No czyli tak jakby pokonując tego tutaj, prawda, dostaliśmy audiencję u króla, który siedzi sobie o tutaj. Za ładny to on nie jest. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Kto to mówi? Kuźde. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is, since thou'rt human still. Permit me ask, wilt thou thy human soul surrender? Enough of that baseness. Przez przypadek go uderzyłem, ale i tak bym nie dołączył do konwenantu, więc w zasadzie wszystko jedno. Jeżeli ktoś chce dołączać, no to oczywiście proszę bardzo. Covenant ten, tak jak mówiłem, działa tak, że samonujecie przed tą grubas k. Samonujecie kogoś do swojego świata i tam moby z waszego świata razem z wami go atakują. Tutaj mamy tak jakby ciąg dalszy tego zejścia po grobach. Tam na dół. Nie jest to już tak jakoś bardzo niebezpieczne, bym powiedział. Jak tam na początku, po tych platformach. Wysokość nie jest aż tak wielka, więc nie trzeba ani pierścienia, ani nic. Tutaj mamy mroczący kamień, czyli kolejny bleed. Pod nami jest lizard. Który oczywiście zeskakuje na dół. My za nim na razie nie pójdziemy, ponieważ to jest... miejsce, do którego ja nie lubię chodzić. Bardzo. I teraz tak. Gdybyście zeskakiwali na dół cały czas po tych drewnianych platformach, to drodzy Państwo, wylądowalibyście dokładnie tutaj. Tam już dalej nie ma żadnych platform, tutaj widzicie, jeszcze jest jedna nad nami. Dokładnie dotąd byście doskoczyli. Gdybyście nie chcieli tam przejść przez ten szczurzy konwenant, ja osobiście no, uważam, że warto było to pokazać. Możemy spróbować przeskoczyć na drugą stronę. Natomiast nie wiem, czy to jest warte tego. Nie mam pojęcia, co jest tam i nawet nie mam zamiaru sprawdzać, pewnie się zabije. Pewnie to jest pułapka. Nie jest, proszę bardzo. Pierścień popiołów. Ring of Ashes. Ring of Ashes. Pierścień popiołów. Jest. Pierścień noszony przez Roya Odkrywcy zwiększa odporność na skamienienie. Skamienienie jest równoznaczne ze śmiercią, więc pierścień ten może uratować życie. Tyle w temacie. Mamy pierścień, który odparnia nas na skamienienie. A teraz tak, schodzimy na dół. Od razu się leczymy. Ponieważ te mobki są dość specyficzne. Polecam zabijać je w takiej kolejności, jak przychodzą, nie iść po nie. One są dość... Nawet nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, co robią, jak upadają. Chyba w eksplozję. Najzwyklejszą, zwykłą, ognistą. Okej. Okay. Teraz tak, mamy żywica węglowej sosny, co może wskazywać tylko tym bardziej na to, że one wybuchają, jak upadną. Teraz tak, tu się da iść tylko w jedną stronę i to jest ta strona, więc wrócimy się, ponieważ na końcu drugiego korytarza leży jakiś przedmiot. Gdyby ktoś pytał. To jest mnóstwo plam, widzicie, czyli pewnie tam obrażenia muszą być dość spore. O właśnie, tu mamy przedmiocik. Mamy wielkie leczenie, wow. Miracle and stuff. Nie tutaj. Miracle to bardziej tu. Ciach. Wspaniały cud dostępny jedynie dla niewielu kapłanów przywraca dużą liczbę punktów życia. Tylko kilku wybrańców nauczyło się recytować ten epicki romans w całości, ale każdego z nich spotkała za to wielka nagroda. Taki tip. Leczenie jest romansem. Ciekawe, nie? No w każdym razie. Ciśniemy sobie teraz tą stronę. Będziemy zmierzać powoli w stronę miejsca, które może przypominać Blight Town. Co jest troszkę straszne. Aha. No i nie da się wrócić, więc spoko.
Nie pamiętam, jak się tu schodziło, żeby wszystko pozbierać. Niestety. Więc będziemy szli na ryzyko. Tu coś mamy. Także spoko. Mamy Human Effigy. Okej. Tutaj w zasadzie to wszystko jedno. Chyba. Rozjażony klejnot życia. Kind of good stuff. Teraz mamy jakąś drabinkę tu, po której da się wrócić. Teraz mamy jakąś drabinkę tu, która prowadzi na dół. Tu na dole były jakieś moby. Jestem o tym przekonany. Aż za bardzo. No ale dobra, otworzymy skrzynię. W skrzyni mamy znak niechęci, na który sobie zaraz rzucimy okiem, tylko sprawdzimy, czy nas to nic nie zabije. A, już dodaliśmy do rynsztoku, no dobra. To rzucimy okiem na znak niechęci. Tyk, 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 jesteś. Znak mówiący, że jego właściciel podróżował między innymi światami, by pokonać innych. Gdy go użyjesz przez pewien czas, masz większe szanse przyzwania najeźdźców z innego świata. Samo noszenie tych znaków pokazuje skalę uraz żywionych przez właściciela. To są znaki, które dostajemy za... Za co? Za inwajdowanie innych graczy. Tutaj generalnie, gdyby ktoś pytał, te statuetki strzelają trucizną za każdym razem, kiedy przejdzie się przed nimi. Strasznie zryta sprawa. Strasznie jest to upierdliwe. Natomiast to jest jedna z tych lokacji, w których chcemy używać pochodni, tak mi się wydaje. Tylko ja cholera jeszcze nie pamiętam dokładnie, jak się tu szło. Ale zobaczcie, że miejsce jest takie piękne. Leje się wszystko po ścianie. Jest ciemno, zimno, no może nie zimno, bo nie, tego nie wiemy akurat, ale jest ciemniutko, natomiast tam mamy ognisko i to tam powinniśmy się kierować, a ja nie wiem, jak tam wrócić mostem. Skoczymy tu i tu chyba będziemy używać pochodni, coś. Fuck. Coś mi się wydaje. Chyba, że wcześniej umrzemy. Nie dotarłem do ogniska. Oh my god. To jest jedno z tych miejsc, których ja strasznie nie lubię. Może dlatego, że tu nic nie widać. Ale to jeszcze nie oznacza, że jest to nie do ogarnięcia. Nie podoba mi się to, że nie mogę sobie wrócić. I wydaje mi się, że tam będę musiał skakać. Tutaj mogę sobie to odpalić, fajnie, ale ja chciałbym wrócić na górę. Nie widzę nic, żadnej drabiny. Oczywiście. Dziękuję, weź przedmiot. Co my tu mamy? Pochodnie, dziękuję. Widzę, że gra nam nawet sugeruje użycie pochodni. Dobra, będziemy odpalać to po prostu. Motylku, chodź do mnie. I tak nie używam tarczy w tej grze za bardzo, więc... O, widzicie, w ogóle tu jest mnóstwo takich różnych dziwnych śmieci na tych filarach. Co tylko sugeruje, że nazwa rynsztok jest jak najbardziej prawidłowa dla tego miejsca. Czy jak będę wchodził po tym, to mi zgaśnie pochodnia? Chyba nie. Chyba nie. Tu generalnie, gdyby ktoś pytał, są drzwi tam dalej, do których trzeba mieć specjalny klucz, którego jeszcze nie mamy. Tam o. I tam jest dość ciekawy item, ale po niego się po prostu wrócimy, jak będziemy mieć kluczyk. Teraz nie będziemy tego robić, nie będziemy tego rozkminiać i tak dalej, bo to nie ma zwyczajnie sensu. Tutaj generalnie podłoga się załamuje w wielu różnych miejscach. Więc polecam też uważać. Będziemy to odpalać i miejmy nadzieję, że nic nas nie zabije. Ja bym był generalnie za tym, żeby wrócić. Słyszę już coś, czego bym słyszeć nie chciał.
Mianowicie jakieś pieski. Zobaczymy, jak to nas dalej poprowadzi. God damn it. Czemu takie brzydkie bydlaki muszą wszędzie być? Zagrożenie! Falcon plus 6. Zniszczony. Fuck! Super. To teraz jestem bardziej w dupie, niż myślałem, że jestem. Mamy zwykły Falcon, który będzie miał mniejsze obrażenia. Wejdziemy sobie tu na górę i cały czas będziemy szukać powrotu do naszego ogniska. Bo jest strasznie dużo tych mobów w ogóle takich, udających niepozornie, że ich nie ma. Zgasiłem pochodnie, biorąc Falcon w dwie ręce, no ale niestety. Puf. Nie wszystko można mieć. Idzie kolejny ziomeczek. Okej. Tak generalnie widzicie, gdyby ktoś... O, tam jest coś w wazonie. Tam coś jest w wazonie. No nieźle. Co my tutaj mamy? Halo? Mroczny płomień piromancji. To byśmy przegapili. I żywice zgniłej sosny. Mroczny płomień piromancji. Katalizator ognia używany przez piromantów, którzy pobudzają płomień, by uprawiać ognistą sztukę. Płomień nagradza tych, którzy pragną władzy. Im bardziej pusty jest użytkownik, tym potężniejszy jego efekt. Jest to płomień piromancji, który skaluje się z tym, jak bardzo zholowaliśmy. Więc jeżeli jesteśmy holołem i mamy tylko połowę życia, tak jakby, to wtedy obrażenia od tego płomienia konkretnie są największe. Jest to dość ciekawy przedmiot, bym powiedział, aczkolwiek nie wiem, czy jest używany. Ja osobiście powiedziałbym, że ja bym go nie używał. Tutaj mamy duszę nieznanego żołnierza. Tutaj mamy oczywiście standing. Tam jest cały czas nasze ognisko, którego nie udało się nam odpalić. To dość zabawne, jak dla mnie. Okej. Teraz tak, te statuetki oczywiście roztrzaskujemy. Tu mamy pieska. Do nas biegnie ziomek, który chyba miał być pułapką. Odpalamy kolejny standing. Tam nie mamy za bardzo na razie jak wejść. Ten ziomek zaskoczył ewidentnie z góry. Co my tu możemy, cholera, zrobić? Możemy tego... pieseła pobić, ale on chyba nas będzie chciał zabić. Więc przyjdziemy tutaj, uleczymy się. Ja nie chciałbym zginąć, ale też nie chcę gasić tych pochodni co chwila. Tu idzie jakiś ziomek z pochodnią. Go slaszniemy troszkę. Nie miej jakiegoś ataku z szarżą, proszę. Dziękuję. Tamten to chyba spadł w ogóle w cholerę. Zatrucie, no nie. Szybko, gdzie jest mech? Mech, mech. Jest. Użyj, żryj to. Dziękuję. Okej. Cholernie, cholernie, cholernie upierdliwe miejsce. Czy tu coś jest wyżej w ogóle? Cokolwiek wartego uwagi. Mamy standing, który można odpalić. Mamy skrzynię. Mamy statuetkę, która nas będzie chciała zatruć. Oczywiście. Rozpieprzymy ją. Otworzymy skrzynię. Co my tu mamy? Czarną bombę zapalającą. Czyli tak naprawdę mamy tutaj co? Nic. Not worth it totally. No tutaj mamy to dalej niżej. Teraz tak. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Cholera, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to dokładnie było. Nie wiem, czy nie tutaj gdzieś właśnie. Był jeden standing, jeden dokładnie, z pochodnią, który, cholera, jest pułapką.
Znowu mnie zatruło. Nienawidzę tego miejsca, jak już mówiłem wcześniej. Ale spoko, później tych statuek będzie więcej, to już nie będzie czasu zwracać nawet na to uwagę. Ale to chyba jeszcze nie to. Nie, to jeszcze nie ten. Tutaj ktoś umarł zapalając pochodnie. Dziwne. Może od trucizny. Ona mimo, że leży, to pluje. Okej. A my dalej nie dotarliśmy do ogniska. God fucking damn it. Zapalamy to. Tu mamy most. Przejdziemy sobie tym mostem, zobaczymy, gdzie trafimy. Cześć, ziomek. Okej. To na razie wrócimy. Wrócimy się jeszcze. Ponieważ wydaje mi się, że to było już tutaj. Jop. To już tutaj. Tu można zeskoczyć na dół. O tak. I chyba dalej tutaj jakoś. Tak mi się coś wydaje, że to było jakoś tak. Prawie się zabiłem, próbując zaatakować coś, co się nie rusza. Tutaj mamy przedmiocik. Grudka tanitu. No generalnie to jest miejsce, które nie każdy zauważa, tak? Nie każdy wie, że da się tu przeskoczyć. Natomiast z tego, co pamiętam, to warto tu przyjść. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale wiem, że było warto. Ja mam dziwne wrażenie, że zaraz spadniemy poziom niżej. Wstawaj, ziomek, no Jezu. Ile można? A może i nie spadniemy? Potargany set, super fajnie. Mamy kolejny standing. Tutaj sobie przeskoczymy, hop. Tam kurde zawieszona ta statuetka, ja pierdziu. No chodźcie, ziomy. Tu jest jakaś skrzynia. To o to chyba chodziło. Okej, jakiś przedmiot mi wypadł. Tutaj na tarczy wie, ktoś próbuje się do mnie dodzwonić, ale to nic, to nieważne. Ciach. Nie pamiętam, czy to mimik. Nie, okej. Rzućmy okiem, co jest w środku. Pierścień złego oka. Proszę bardzo. Czym jesteś, pierścień złego oka? Nie wiem, ale ten ziomek idzie po mnie. Dobra. Pierścień z... Aha. Skromny, lecz złowieszczo wyglądający pierścień wchłania pożyt każdego pokonanego wroga. Jeżeli przyjrzysz się z bliska rzadkiemu kamieniowi w oczku tego pierścienia, jego mętne i rozmyte wnętrzne stanie się wyraziste. To jest pierścień, który za pokonanie chyba tam absorbuje pożyt. Znaleźliśmy jeszcze potargany set, z tego co pamiętam. Gdzie on jest? Nie. Goddammit. Jestem ślepy jak zwykle. A, to już mieliśmy. Ulubiona szata piromantów wygląda podarta, ale w rzeczywistości została zmieszana za pomocą piromancji. To nie popisy, to sztuka pozwalająca zwykłym śmiertelnikom przez chwilę spojrzeć w samo serce tego, co istnieje i istnieć może. Czy to jest jakiś set piromanty? Okej. Teraz pytanie, gdzie my wrócimy? Także no. To było to miejsce, którego szukałem, także już jest całkiem spoko. Tutaj w tych wazonach polecam zaglądać dusza dumnego rycerza. Nie wiem, czy to... Nie... Ten kawałek przypadkiem tej platformy się zawalał. Cioch. Odpalimy sobie to. Tutaj mamy wielki topór bandyty. Ale tak mi się wydaje, że to był właśnie ten. On wygląda tak niezbyt stabilnie. Więc może sobie ten akurat pominę. Akurat tamten sobie pominę.
No i tu mamy linkę. Fu. I jedziemy. Tu mamy standing post, który sobie oczywiście odpalimy. Cholera, wydaje mi się, że tędy jakoś się wracało do ogniska, no. Tam jest piesełek. Super, ale piesełek mi nic nie daje. Tu wracam do jakiegoś punktu wyjścia. Tu też. O, ni w te, ni we w te tak naprawdę. Ni w te, ni we w te. Czy ja tu byłem już? Chyba tak. Stanowczo tu byłem. Kurczę, to jest strasznie łatwo się zgubić. Dobra, zeskoczymy tu. O, jesteśmy przy moście. No super. Dociśniemy przez most. O, czyli wróciliśmy tak naprawdę do punktu wyjścia, bo tam skakaliśmy na dół. No to okej. No teraz już możemy normalnie cisnąć na górę. Tam ta leżąca statuetka oczywiście w nas strzela. Tam już byliśmy. Tam jeszcze nie. Nie wiem, czy tam dotrzemy, być może. Zależy, jak to miejsce dalej tam wygląda. Tu był przecież pieseł, gdzie on jest? Spadł na dół? Nie wiem. Odpalimy sobie torch post. A może i spadł na dół? Kolejny torch post. Tu mamy most. A, tu jest ten. Tu jest zabawny ziomek jeden. Chyba tutaj. Super. Kolejna broń zagrożona zniszczeniem. Czego ja mam teraz, kurde, używać? Tarczy? Dobra, to już walić. Tym walkienem i tak nie będę dużo walczył. Zrolujemy te dzbany. O, zabijemy go pochodnią. Teraz pytanie, czy to jest cholera mimik? Bo jak tak, to mamy przewalone. Nie jest, na szczęście. Uff. Co mamy w tej skrzyni? Wielka tarcza złego oka. Ciach. Wielka tarcza złego oka, wielka tarcza... Jest! Wielka tarcza z niepokojącymi zdobieniami. Pokryta jest niezliczonymi odciskami dłoni. Pochodzenie tej tarczy jest nieznane. Nawet długie godziny polerowania nie są w stanie oczyścić jej z tajemnych śladów dłoni. Efekt wchłania PZ. Czyli prawdopodobnie jak zabijemy kogoś mając tą tarczę, to dostaniemy jakiś tam bonus regeneracji zdrowia. Tak, super. Zarąbiście. Pękliśmy sobie przedmiot. I nie odblokowaliśmy dalej pierwszego ogniska w tej lokacji. Cóż za lipa. Ale może odblokujemy chociaż drugie. Weźmiemy sobie może rapier. To nie wygląda na zły pomysł. Czy my coś mamy jeszcze? Mogliśmy tam zejść dalej na dół. Ale chyba wybierzemy się do mgły już. Jeżeli ktoś chce zwiedzać tę lokację, to proszę bardzo. Ja... się zabiłem. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Skończymy w tym momencie. Następny odcinek zacznę już od tej mgły samej. Odblokuję sobie to ognisko na spokojnie i wszystko ładnie, pięknie, fajnie. Także no. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, co myślicie i tak dalej. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wam za oglądanie, jestem Avengar, do następnego, na razie i cześć!